Cześć, pokażę Wam dzisiaj kupaki dwa, które znalazłem ostatnio. Oczywiście taki najlepszy z tych wszystkich, które znalazłem. I sobie dzisiaj umyłem. To jest Polones i Audi 80. I Polones to będzie Polones akwarium, czyli z tym trzecim oknem już od 87 roku i potem jeszcze będzie Karo. Audi to jest 80 B3, czyli też te lata 80-90. I akurat ta Audi jest z 1990 roku, a Polones nie ma wcale daty. Więc ciągnąłem Poloneza akurat z takiej jakby nie wiem, opuszczonej posesji, za potem sobie leżał, sobie wziąłem. Stan no taki jak na 30 ponadletni kołpak. Nawet może trochę gorszy od Audi, ale w miarę też ładny. Rysy są, no ale da się przeżyć. Tu ma uszczerbek. Rysy, więcej rys. To jest taki jakby, gdzie to było? Tutaj gdzieś był taki jakby pęknięty lekko. Nie wiem, trudno powiedzieć. FSO. Nie ma trochę te otwory na śruby, takie wyśrubowane, że tak to powiem, nowy. Jakbyś on wypadł ze śrub, jakoś się wypaliły, nie wiem, i on spadł, i dlatego gdzieś tam leżał w takich krzakach na posesji niczyjej. Nic nie ma napisane z tyłu, takie dziwne ślady, nie wiem, od plastiku, jak był produkowany, to też nie do końca jest umyty. Ciekawe jak rusza, bo mi się to ułamało wcześniej, ale to się jeszcze da skleić. Dobra. Teraz będzie Audi. Stan w miarę ładny. Oczywiście też znowu już prawie 30-letni kołpak też, bo on jest pewnie, nie wiem, starszy, tak myślę. Ale ryski gdzieś tam ma, ale nie za duże. I ma takie jakby ślady po jakiejś farbie. Nie wiem, po czym to może być. Takie kropki po farbie i tutaj takie ślady. Nie mam pojęcia. Z tego jak tam wcześniej na filmie mówiłem, to nie ma jednego zaczepu. ST4 ma. Trutu też nie ma. Audi Germany. To jest luty 1990. A ta produkcji. Dobra, no to cześć, nie wiem jak, skoro na początek nowego roku, to chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku i jak najwięcej kołpaków. Dobra, to cześć.